A z nami Kamil Pajnowski po meczu Stali Rzeszów ze Skrom Częstochowa. Kamil, wygrywacie 2-1, a ty strzelasz bramkę nie dość, że na wagę 3 punktów, to jeszcze niesamowitej urody. Jak to ocenisz, ten mecz i ogólnie to spotkanie? No, mecz na pewno ciężki. Nie powiem, że drużyna Skry nas zaskoczyła. Bardziej my troszeczkę spóźnieni weszliśmy w to spotkanie. Mieliśmy swoje sytuacje i z kolejną niewykorzystaną troszeczkę jakby... Może nie tyle, że się zamykaliśmy, ale wiedzieliśmy, że ten czas ucieka. Finalnie wygrywamy 2-1 po, można powiedzieć, że mękach, ale tak jak mówiłem wcześniej, no, mieliśmy bodajże 6-7 sytuacji, które mogły się spokojnie zakończyć bramką i byśmy tak naprawdę bez żadnej dramaturgii skończyli ten mecz. Kończyło się 2-1, mamy baraże, więc super. O, jeszcze wróćmy do tej bramki, bo to jest twoja pierwsza bramka w barwach Stali Rzeszów i chyba w najlepszym możliwym momencie się otworzyło twoje konto dla Stali. No dokładnie tak. Jest to w ogóle moja pierwsza bramka od już x czasu w meczu o punkty, tak, więc też super, że w takim momencie i że ta bramka też daje baraże. Uderzenie z pierwszej piłki, czy zamknąłeś oczy, czy celowałeś tam, gdzie chciałeś wcelować? Nie, celowałem tak, jak chciałem, tak ta piłka poszła w ten róg. Trener na konferencji powiedział, że kontrolowaliście wyniki innych spotkań. Jak to wpływało na waszą grę? Wiedząc, że macie awans przy remisie, to staraliście się grać zachowawcze, czy jednak dążyliście do zwycięstwa? Znaczy, my z boiska nie wiedzieliśmy o żadnych wynikach. Wiem po meczu, że chłopaki, którzy byli na ławce, to kontrolowali. Tak naprawdę ta bramka na 2-1, nie odwracałem się, nawet nie wiedziałem, która jest minuta. Chwilę później mieliśmy sytuację, gdzie mogliśmy stracić. Fajnie też Łukasz z linii obronił, więc nie wiedzieliśmy jakie... Patrzyliśmy się na siebie przede wszystkim i cały czas próbowaliśmy powoli konstruować akcję. Przed nami mecz z Brookbet Niecieczą. Jak ocenisz tego rywala? Czy to jest dla was, można powiedzieć, wymarzony rywal z tych, którzy byli dostępni, czy jak to oceniasz? Nie wiem, czy byśmy mieli jakiegoś takiego wymarzonego rywala. Wiedzieliśmy, na kogo możemy trafić. Trafiła się Termalika i podejmujemy rękawice już we wtorek. Jak przewidujesz, jak ten mecz będzie wyglądał z Brookbetem? Fajna drużyna, fajnie grają w piłkę, więc myślę, że ciekawe widowisko. Dzięki, Kamil, i powodzenia w kolejnym meczu.